zapisz 15 do 25 jako ułamek w najprostszej postaci. 15 do 25 to stosunek dwóch liczb. Zapiszemy to jeszcze raz. 15 do 25. Stosunek dwóch liczb możemy zapisać też jako ułamek, czyli 15/25. Jeżeli chcemy zmienić taki zapis na najprostszą jego formę, to musimy zastanowić się, jaka jest największa liczba naturalna, przez którą dzielą się bez reszty obydwie liczby, 15 i 25. Inaczej mówiąc, jaki jest ich największy wspólny dzielnik? Jak się dobrze przyjrzymy, to piątka powinna być ok. Przez 5 powinny się obydwie te liczby podzielić bez reszty. I coś mi się wydaje, że będzie to też największa liczba naturalna, przez którą 15 i 25 da się podzielić. No to podzielmy obydwie te liczby przez 5. Nawet jeżeli jest jeszcze jakaś większa liczba, przez którą da się podzielić 15 i 25, to zauważymy to po uproszczeniu tego ułamka. Podzielmy dzielną i dzielnik przez 5. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 15 podzielone przez 5 równa się 3. 25 podzielone przez 5 równa się 5. I mamy teraz 3/5, a 3 i 5 nie mają żadnego wspólnego dzielnika, oczywiście oprócz jedynki, przez 1 da się podzielić bez reszty każdą liczbę całkowitą. Zatem jest to najprostsza postać tego ułamka. Bardziej skrócić już się go nie da. I właśnie odpowiedzieliśmy na pytanie, zapisaliśmy stosunek 15 do 25 w formie ułamka i podaliśmy najprostszą jego postać. Można też taką najprostszą formę zapisać jako stosunek, czyli ze znakiem dzielenia, tak jak tutaj, 3 do 5.